Partnerem programu jest Centrum Handlowo-Rozrywkowe Focus Park Rybnik. Sponsorem programu jest salon kosmetyczny Guido Beauty. Dzień dobry Państwu. 50. wydanie programu Dziękuję Nie Słodzę, a moim gościem dzisiaj jest trener piłkarzy ROW-u 1964 Rybnik, Roland Buchała. Dzień dobry Rolandzie. Dzień dobry. Na początek pytanie, które nurtuje mnie w zasadzie od dziecka, bo od dziecka interesuje się piłką nożną. Jak to jest, że gdy drużynie nie idzie, zmienia się trenera i nagle następuje totalna metamorfoza? Po serii porażek następuje seria zwycięstw, seria meczów bez porażki. Ja przypomnę naszym widzom, że w Twoim przypadku było parę tygodni temu podobnie. Gdy objąłeś zespół będący w kryzysie, drużyna nie przegrała 6 razy z rzędu. Jak to jest możliwe? Na szczęście nie zawsze tak jest, że zmiana trenera powoduje, że zespół automatycznie zaczyna grać lepiej i od razu, że gwarantuje to po prostu zmianę wyników. Bo niestety trenerów zmieniałoby się co 5 kolejek i przychodziliby nowi trenerzy, znowu by były dobre wyniki i znowu by następowała wymiana. Na szczęście tak nie jest, ale cieszę się bardzo, że w przypadku moim, w przypadku tej zmiany, która nastąpiła w klubie, spowodowała, że akurat drużyna wzbiła się na falę, odnosi dobre wyniki i możemy się cieszyć z tego, że chłopaki pokazują, na co ich naprawdę stać i idziemy do przodu, a to jest w tym wszystkim najważniejsze. Także ja mogę się jedynie cieszyć, że moja osoba miała jakiś wpływ na zmianę. Ale co takiego zrobiłeś, tak, że nagle nie idzie, przychodzisz i jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki? No, na pewno wprowadziłem swój model gry, na pewno wprowadziłem trochę więcej profesjonalizmu do klubu. Na pewno poukładałem klub nie tylko ze względu sportowego czy piłkarskiego, ale także dogadałem się z władzami Mosiru, żeby te boiska były przygotowane w sposób idealny na trening, żeby były zawsze te boisko było dobrze skoszone, zawsze podlane, poliniowane, jakość treningu, żeby wzrosła. I zawodnicy też to poczuli, że zaczęliśmy trenować profesjonalnie, na dobrych boiskach. Zmieniliśmy całkowicie ustawienie zespołu, co też miało bardzo duży wpływ na naszą grę, bo drużyny przeciwnika nie mogły przez pierwsze kolejki przeczytać tego, co gramy obecnie. I bardzo dobrze ustawienie wkomponowało się w zawodników, których mamy w drużynie. A to jest niezmiernie ważne, bo model gry dobiera się pod zawodników, których masz. Myśmy mieli 8 bardzo dobrych środkowych pomocników, a w poprzednim ustawieniu graliśmy tylko 2 w środku. Teraz zmieniliśmy to i gramy 4 środkowymi pomocnikami i mam na ławce rezerwowych, choć nie lubię tego określenia, mam tych zmienników, którzy wchodzą i mam kolejnych 4 bardzo dobrych zmienników, którzy wzmacniają mi w środek. A patrząc z całej perspektywy drugiej ligi, wszystko polega na tym, żeby zdominować środek pola. My teraz mamy naprawdę świetnych piłkarzy w środku pola i wygląda to, że ten model i to ustawienie, które wprowadziliśmy, działa i będzie działać w przyszłości. Jesteś chyba najmłodszym trenerem w drugiej lidze. Kto wie, czy w ogóle na szczeblu centralnym nie jesteś najmłodszym trenerem. Masz zaledwie 33 lata, mówię zaledwie, bo jak na trenera to jest bardzo młody wiek. Ale ciekawi mnie, czy nie obawiasz się, że przyjdzie taki moment, że trudno będzie ci utrzymywać czy budować autorytet trenera w gronie zawodników, którzy są prawie twoimi rówieśnikami. Jeden z zawodników twojej kadry jest starszy od ciebie, drugi jest rówieśnikiem. Pozostali są niewiele młodsi. W jaki sposób zamierzasz ten swój autorytet budować wśród piłkarzy? Po pierwsze, uważam, że jestem bardzo dobry w tym, co robię i nie odważyłbym się wziąć tego stanowiska, jakim jest pierwszy trener na poziomie centralnym. Jakbym nie był pewny siebie, uważam, że jestem profesjonalistą i naprawdę mam wszystko poukładane i wiem, do czego dążyć, wiem, co robić, wiem, jak prowadzić zawodników, żeby byli w dobrej dyspozycji i żeby były dobre wyniki. Jeżeli chodzi o to, czy jestem najmłodszy, wydaje mi się, że jestem w pierwszych 3 ligach w Polsce, które są obecnie najmłodszym trenerem. Jestem z tego bardzo szczęśliwy, że klub mi dał taką szansę, bo uważam, że jeżeli ktoś jest dobry, to musi tą szansę otrzymać, a
wyniki udowadniają, że decyzja prezesa Frystackiego to była dobra decyzja. Jeżeli chodzi o zawodników starszych, to jest dla mnie wielka przyjemność pracować z takim zawodnikiem jak Mariusz Muszalik czy Mariusz Zganiarz, którzy są ode mnie zawodnikami starszymi, ale to są profesjonaliści w pełni i nieważne, czy zawodnik ma 44 lata, czy 21, jeżeli podchodzi odpowiednio do swojej roboty, do swojego obowiązku treningowego, do realizacji założeń taktycznych w meczu, to jest po prostu z takimi zawodnikami, to jest czysta przyjemność pracować, bo on daje bardzo dużo jakości na treningu, plus dodatkowo wspiera bardzo mocno młodzież, którą wprowadzamy co roku do zespołu i to jest bardzo ważny element tego wszystkiego. Rzadko się słyszy w Polsce, w mediach, żeby ktoś był tak pewny siebie i mówił: jestem w czymś dobry, jestem pewny ze swojej kompetencji, umiejętności, to się chwali. Ja powiem jeszcze może troszkę inaczej. Ja kocham to, co robię. I to jest najważniejsze. Jeżeli w tej robocie, nazwijmy to robocie, dla mnie to jest przyjemność, dla mnie to jest zabawa, można powiedzieć, człowiek czerpie z tego pasję i tą pasję przekazuje dalej i przez tą pasję wzrasta pewność siebie, zawodników i wszystko idzie w dobrym kierunku, no to najważniejsze, żeby robić to, co się lubi, a tak jak mówię, ja jestem człowiekiem pewnym siebie i nie mam zamiaru mówić, że jestem niepewny w czymś albo że nie jestem pewny w tym, co robię. Jeżeli bym nie był pewny, nie biorę się za to. Tak się złożyło, że w tej chwili chyba najbardziej charyzmatyczni trenerzy w Europie pracują w lidze angielskiej, w czołowych klubach. Pochettino, Conte, Mourinho, Guardiola, Klopp. Która z tych postaci jest najbliższa Twojej wizji futbolu? Trafiłeś, bo zdecydowanie od dłuższego czasu przyglądam się Conte i to jest taki, można powiedzieć, nie wzór, ale bardzo dużo czerpię z jego taktyki, z jego ustawienia. Można powiedzieć, gramy w bardzo podobnym ustawieniem co Chelsea Londyn obecnie i zachowania zawodników można podglądać w tych najlepszych topowych ligach i to jest wzór, którym na pewno się kieruję. I tak samo jestem, można powiedzieć, pobudzony w cudzysłowie przy linii, bo ja też nie lubię stać, tylko obserwować meczu, lubię być tym 12 zawodnikiem, lubię wspierać zawodników na boisku i tak samo on reaguje i jesteśmy, można powiedzieć, w tym bardzo podobni, czy ja jestem podobny do niego, bo można powiedzieć, że on jest tym topowym trenerem w lidze angielskiej, jednym z topowych trenerów, ale na pewno to jest wzór, z którego trzeba czerpać pełnymi garściami. A któremu trenerowi w Polsce, który był Twoim opiekunem jeszcze, gdy byłeś piłkarzem, zawdzięczasz najwięcej i od kogo najwięcej się nauczyłeś, jako piłkarz, jako trener? Pierwszym moim trenerem, jakiego miałem w ogóle w klubie sportowym, był Piotr Surówka. I akurat trafiłem do szkoły sportowej w Knurowie i pamiętam, że on powiedział nam takie święte słowa, które pamiętam do dzisiaj, że siedzieliśmy w grupie 30 osób, 30 młodych zawodników, powiedział, jeżeli dwóch z was będzie grało w ekstraklasie albo na poziomie pierwszej ligi, to znaczy, że ja wykonałem kawał dobrej roboty. I on nam to powiedział, ostatnio mieliśmy spotkanie klasowe, akurat Michał Zieliński grał w Polonii Bytom, ja grałem najwyżej w Rowie na poziomie pierwszej ligi i się sprawdziło, że wykonał kawał dobrej roboty. I temu trenerowi zawdzięczam bardzo dużo. Ale jeżeli patrząc z perspektywy kariery zawodniczej i patrząc z perspektywy, jakim oni byli ludźmi, jakimi byli trenerami, to na pewno trener Ryszard Remień, którego miałem w Zdzieszowicach, i Ryszard Wieczorek, to byli trenerzy, z którymi bardzo dobrze mi się współpracowało i czerpałem z współpracy z nimi bardzo dużo przyjemności. A które z młodych piłkarzy Rybnickiego Rowu obecnie, którzy dobijają się do pierwszego zespołu lub już grają, zrobi Twoim zdaniem największą karierę, ale prosiłbym o konkretną odpowiedź, a nie wymijającą. Nie lubię wyróżniać poszczególnych zawodników, ale jak przycisnąłeś mnie do muru, nie mam nic przeciwko. Oczekuję konkretnej odpowiedzi. Obecnie, na tą chwilę, najlepiej wygląda z tej całej grupy młodzieżowej Dawid Kalisz. Świeżo zgłosiliśmy teraz 15-letniego Wiktora Piejaka, który musi jeszcze troszkę potrenować, ale ma naprawdę bardzo duże papiery na granie i już warunkami fizycznymi i swoim zaangażowaniem w treningu pokazuje, że może coś z niego być w przyszłości, ale jest jeszcze 3-4 kolejnych zawodników, którzy treningiem mogą zrobić większy postęp niż ci zawodnicy, którzy są obecnie i których typuję teraz. Chciałem jeszcze wrócić do mojego pierwszego pytania i
dopytać, jak działają te mechanizmy współpracy między trenerem i zawodnikami. I powiedz, czy spotkałeś się jako zawodnik albo już trener z sytuacją, że kryzys w zespole doszedł do takiego pułapu, że zawodnicy zaczęli grać przeciwko trenerowi? Powiem tak, jeżeli są wyniki, to w każdym klubie wszyscy jadą na jednym wózku i jest super, jest atmosfera, jest wszystko tak, jak ma być. No jasne. Jeżeli nie ma wyników, to najważniejszą rolę pełni trener. Trener musi być człowiekiem, który nadzoruje stan emocjonalny w drużynie, który nadzoruje, czy drużyna idzie w dobrym kierunku po porażce, czy w złym kierunku po porażce. Musi dobrze diagnozować. I jeżeli trener źle diagnozuje porażkę, źle współpracuje z grupą, nie ma dobrego kontaktu z grupą, to już są pierwsze kroki do tego, że zawodnicy nie pójdą za tym trenerem. Rola trenera w piłce nożnej jest bardzo ważna. Ja przykładowo muszę powiedzieć ze swojej perspektywy, bo ciężko mi oceniać kogokolwiek. Dla mnie moim celem numer jeden jest być sprawiedliwym trenerem. I bardzo dużo poświęcam na rozmowy indywidualne z zawodnikami, bo jeżeli mam danego zawodnika w kadrze, no to on musi czuć pełne wsparcie i musi czuć, że w każdej chwili mogę na niego postawić. I też tak mamy czyste i klarowne zasady, których się trzymamy z zawodnikami i na razie ta współpraca z nimi z mojej strony jest fantastyczna. Ale wracam do mojego pytania, czy spotkałeś jak najbardziej spotkałem się z takimi sytuacjami, że zawodnicy już mieli tak dość trenera, że po prostu prosili zarząd o zwolnienie danego szkoleniowca. Jak najbardziej spotkałem się z taką sytuacją, byłem w takim zespole i takie sytuacje się zdarzają, no nie ukrywajmy, nie owijajmy w bawełnę. No. Która z tych sytuacji najbardziej zapadła Ci w pamięć? Na pewno sytuacja w ruchu z Dzieszowice, bo był wspaniały trener Ryszard Remień. Szatnia była podzielona, pół szatni go chciało, pół szatni go nie chciało. Dla mnie to był bardzo dobry szkoleniowiec, strzelałem mnóstwo bramek. Wygraliśmy wszystko w tym momencie, jak on był trenerem, bo zrobiliśmy awans do drugiej ligi, wygraliśmy Puchar Województwa. No było fantastycznie, była świetna atmosfera, byłem młody, czułem, że się rozwijam. No ale niestety mu podziękowali i nie ukrywam, że odczuwałem ból w tym momencie, jak ten trener odchodził, bo tak jak mówię, czułem się świetnie za jego kadencji. Chciałem Cię zapytać, Rolandzie, co sądzisz o zachowaniu kibiców Rowu podczas meczu derbowego w Jastrzębiu? Nie wiem czemu, ale spodziewałem się takiego pytania. 63 wyrwane krzesełka. Nie chcę powiedzieć ogólnikowo, bo ja uważam tak, że mamy wspaniałych kibiców. Ten cały młyn, który potocznie chodzi na mecze, naprawdę nas wspierają, w trudnych chwilach byli z nami i uważam, że jeżeli mamy mecz wyjazdowy i gramy derby w Jastrzębiu, gdzie tych kibiców z Jastrzębia wiadomo ma być mnóstwo i doping ma być świetny, myśmy liczyli ze strony szatni, że będzie kapitalny doping też ze strony naszych kibiców, ale moim zdaniem za dużo było kibiców przyjezdnych, czyli kibiców, którzy współpracują z naszymi kibicami, bo był tam GKS Katowice, był Górnik Zabrze. Wiadomo, jedni jeżdżą na mecze do drugich i starają się wspierać, no ale w tym meczu zamiast kibicować, zamiast podnieść ten zespół na duchu i cały czas nas dobrze wspierać, no było za dużo tych elementów, których nie powinno być na meczu, no bo zakładaliśmy, że naprawdę staną na wysokości zadania i zrobią świetną odprawę i będziemy mogli się cieszyć razem z nimi, że jesteśmy na tych derbach, no ale ta sytuacja z tymi wyrwanymi krzesełkami bądź rzucaniem rac w stronę kibiców Jastrzębia, gdzie tam naprawdę było bardzo dużo dzieci, bardzo dużo ludzi przyszło po prostu się dobrze bawić na ten stadion, no z mojej strony no, było nie na miejscu. Wolę, żeby to była grupa stricte tylko i wyłącznie gladiatorsów, która by przyjechała na mecz, nie byłoby ich 500, byłoby ich 100, byłaby ekipa typowo rybnicka, i na pewno by zmontowali nam taki doping, jakiego nie było w tym meczu. I bardzo na nich liczymy, bo na tych kibiców się gra, na tych kibiców się czeka. Wspaniale jest mieć wsparcie z trybun i cały czas głośny doping i dobrą odprawę, ale tylko i wyłącznie na tym nam zależy. I my też potem możemy oddać serducho na boisku za takie kibicowanie. Jeżeli mecz jest przerywany przez to, że są race, a my w tym momencie akurat byliśmy na fali, bo to była druga połowa spotkania, byliśmy na fali, rozkręcaliśmy się, mieliśmy mnóstwo sytuacji i nagle z powodu kibiców sędzia przerywa nam mecz, czyli wytrąca nas z pewnego planu działania, z pewnego rytmu gry i jest przerwa 5-minutowa, gdzie byliśmy naprawdę rozpędzeni i mogliśmy w tym czasie strzelić bramkę,
no to za bardzo nam nie pomogło. Tak jak mówię, wolę, żeby oni przyjeżdżali sami, wspierali nas tylko i wyłącznie stricte grupą gladiatorsów i naprawdę za to im możemy z całego serca podziękować za cały sezon. Ale tak jak mówię, no 63 wyrwane krzesełka mówią same za siebie i jeżeli kibic kupuje bilet na mecz i ma odpowiednie krzesełko przypisane do jego numeru, czyli jeżeli takie krzesełko zostało wyrwane, no to powinien przyjść rachunek tylko i wyłącznie do domu tego kibica, a nie na adres klubowy i klub nie powinien ponosić kosztów, tylko kibice, którzy byli w tamtym sektorze i to tylko i wyłącznie oni powinni płacić za te zniszczone krzesełko. No ale tak jak mówię, no przykro nam, że taka sytuacja zaszła i przykro nam, że ten mecz przegraliśmy. Mam do Ciebie pytanie od znajomej. O, proszę. Cześć, trenerze. Mnie wytypowano, że dzieje robi w próżni, wy macie wolne, ale żebyś nie zapomniał, że my tu pracujemy, to mam do Ciebie takie pytanie. Czy zgadzasz się z teorią, że kobiety nie znają się na piłce? I dlaczego nie? Pozdrawiam. Pytanie zadała pani dyrektor Magdalena Masarczyk. Pani, bez której klub by nie funkcjonował, nie ukrywajmy, i która robi bardzo wiele dobrych rzeczy i dla piłkarzy, i dla całego klubu, bo no jest bezcenna dla tego naszego środowiska. No nie zgadzam się z twierdzeniem, że kobiety nie znają się na piłce, bo jest wiele kobiet, które naprawdę dobrze już w tej piłce funkcjonują. Można powiedzieć, wszystkiego rodzaju telewizje zaczynają kobiety zatrudniać do relacjonowania meczy z boiska i do relacjonowania meczy ze studia sportowego. Dlatego uważam, że kobiety coraz bardziej znają się na tej piłce, coraz bardziej warto je do tej piłki wprowadzać, bo... I są takie w rybnickim klubie. I są takie w rybnickim klubie, bo uważam, że kobieta to zawsze jest taka, można powiedzieć, taki pozytywny dodatek, taka ozdoba tej całej piłki nożnej. Kobieta, która prowadzi wywiad bądź rozmawia z piłkarzami, to się zawsze dobrze ogląda i oprócz tego, że one pracują, to dodatkowo bardzo dużo kobiet zna się na piłce i dobrze o tej piłce się wypowiada, dlatego uważam, że jak najbardziej kobiety w piłce powinny być, znają się na piłce i żeby ich było jak najwięcej. Na zakończenie pytanie o to, za co lubisz Rybnik, swoje rodzinne, ukochane miasto, no i co w Rybniku Cię irytuje? Za co lubię? Ja Rybnik uwielbiam. Rybnik daje mi pracę, którą uwielbiam i której bym nie zamienił na nic innego. Bardzo dobrze się tu czuję. Otaczam się wspaniałymi ludźmi, ale w Rybniku najbardziej irytuje mnie powietrze. Nie ukrywajmy, że to nie irytuje mnie nic bardziej w Rybniku niż powietrze, niż to, co się robi w okresie zimowym, niż to, w jakich warunkach musimy trenować, niż to, jak ludzie wspaniale dokładają do pieca węglowego różnymi rzeczami, pozostałościami z lata i nie wiem czemu, ale przed wyjazdem tutaj akurat też przejeżdżałem koło boiska, koło którego trenujemy i mamy naprawdę fajny obieg na boisko lekkoatletyczne i są trzy domy dookoła. No i akurat jak zaczynamy trening, nie wiem jakim cudem, ale z komina leci taki soczysty, czarny dym, że musimy czasami przerywać, bo nie da się oddychać. I myślę, że tam są nie jedna opona z Dunlopa została zagospodarowana w tym piecu, bądź Pirelli. I nie rozumiem tego, czemu w Rybniku, mimo tego, że to jest bardzo bogate miasto i to miasto cały czas się rozwija, nie możemy doprowadzić do sytuacji, że miasto postawi jakąś diagnozę, bądź postawi jakiś plan naprawczy, na tą sytuację, która się wyprawia, bo w Europie już naprawdę jesteśmy w czołówce i w zimę naprawdę nie ma tutaj czym oddychać, a to są warunki treningowe dla naszych chłopaków. Ja wiem, że oni się męczą, oni się duszą, oni też w tych warunkach muszą pracować i to jest najgorsze, co dla mnie może być, że sami się zatruwamy i nie dbamy o to środowisko na terenie Rybnika. I to jest jedyna rzecz, która mnie irytuje. Gościem 50. odcinka Dziękuję Nie Słodzę był trener rybnicki piłkarzy Roland Buchała. Bardzo dziękuję za spotkanie. Pięknie, dziękuję. I życzę samych wygranych spotkań. Wszystkiego dobrego, oby tak było.